Hej, siemaneczko, witajcie, z tej strony Patryk Taksizerty Malinowski, a to jest moja pierwsza drama w życiu, więc tak naprawdę nie wiem, od czego mam zacząć. Jest tyle rzeczy, do których chciałbym się odnieść, że no po prostu masakra. Ale zacznę może od tego, że sorry, że tego filmu nie wrzuciłem wcześniej. Po prostu jeden z włodarzy groził, że odwoła moją walkę na Hype MMA, dlatego po prostu wolałem przymknąć ryj, ponieważ moja kariera, która nawet się nie rozpoczęła, zostałaby po prostu przerwana. Oto dowód. Którego ksywa się na T zaczyna? Tak, Taekwan. No nie ten, o którym mówię. No ta, kurwa. Od 2 miesięcy się kurwa uziął, będzie pierdolił i siedział, kurwa. Jak się ogląda? Nie wiem, stary go w dupę kurwa jebał i siedzi, frustrację kurwa wylewa. Jeśli to ogląda, to powiem tylko tyle. Ty coś masz, ale ja mogę sprawić, że tego nie będziesz miał. Jak jesteś dosyć mądry, to wiesz, o czym mówię. A po drugie, chciałbym wam powiedzieć, że nie mam nic do Nitra. Jest to naprawdę fantastyczny człowiek i nie żywię urazy do niego za to, że po prostu groził odwołaniem mojej walki. Natomiast nie chcę, żeby ta nasza spina z tej kwanem rzutowała jakkolwiek na dalszą moją karierę, czy to w Hype, czy to w Fame. Możecie mnie prywatnie nie lubić. Nitro jest oczywiście moim szefem i zbiliśmy później żółwia. Dlatego mówię, no nie chcę z nim walczyć. Jak sami widzieliście na konferencji Hype MMA, którą macie dostępną na Twitchu i możecie sobie obejrzeć, tą samą konferencję oglądał Taekwan i komentował, dlatego też serdecznie was zapraszam do tego, żebyście to sprawdzili. Tam Taekwan już pogrąża się sam. Wszystkie szoty znajdziecie oczywiście w opisie, gdziekolwiek, na YouTubie, Twitchu, no nieważne, tego jest po prostu multum. Aczkolwiek, przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim warto zacząć też od tego, że jest taki koleś jak Taekwan, robi podobny content do mojego, a mianowicie Ome. Jak wiecie, widzowie z Ome są bardzo, bardzo obrotni, no i cała geneza konfliktu zaczęła się od tego, że zostałem zapytany przez jednego ze swoich widzów, bądź widzów Taekwana, nie wiem, tak czy inaczej, wysłał mi donata i zapytał, co sądzisz o Taekwanie. Ja, słuchajcie, jak to ja, zwykły, szczery chłopak z Białego Stoku, nie zarabiający tyle, co Taekwan, bo Taekwan robi oczywiście w rok, w miesiąc tyle, co ja w rok i tak dalej. Nie wiem, ale też argumentacja na zasadzie, że ktoś mnie nie lubi, bo kurwa nie wiem, bo ktoś mnie wybił na YouTubie, tego typu pierdolenie, że mi się to nie należy. Nie wiem, no to naprawdę to jest coś na zasadzie, no ja tam biegnę. To jest na zasadzie, mam ból dupy za to, że więcej zarabiasz ode mnie. No to ja powiem tylko tyle, że obstawiam, że do końca roku będę w miesiąc zarabiał tyle, co ten chłop w 2 lata. Może nie w 2 lata, no ale w rok co najmniej. I chuj mu na matkę. Mam nadzieję, że jeszcze większe ból dupy z tego powodu ma. Chodź tutaj. Mordeczki, mówię, że jest to człowiek, który znany jest tylko i wyłącznie z tego, że jest kolegą Nitra. No i oczywiście w zasadzie tyle. A jest to prawda, tak? Czy nie? Oczywiście, że jest to, mordeczki, prawda, ja nie boję się tego mówić. No i mordeczki, słuchajcie, później była jakaś inna sytuacja, ktoś też mnie gdzieś zapytał. Ja po prostu nie boję się mówić. Powiedziałem wprost, że no nie osiągnął tego sam. Co z tego, że koleś ma tyle samo widzów na YouTubie, co ja, skoro połowę ma, jak nie większą połowę ma od kolegów. No gdyby nie oni, to ten. Nie ukrywam, boli mnie troszeczkę, słuchajcie, szczypie mnie troszeczkę dupka, że ja na swój sukces musiałem pracować bardzo długo, a taka osoba jak Taekwan, no wystarczy, że tutaj przyliżę troszeczkę się do większych kolegów, no i po prostu wespnie się po jego plecach. I ja to powtarzałem parę razy na swoich live'ach, natomiast zawsze podkreślałem jedną rzecz, aby po prostu moi widzowie nie przychodzili do ciebie i nie robili jakiegoś spamu na czacie, czy nie pisali. Zawsze jak ktoś mi pisał na czacie, walić Taekwana, blokowałem to, nie chcę tego tak samo na swoim czacie, jak i na twoim. I wspominałem o tym niejednokrotnie. Natomiast twoi widzowie chcący po prostu podbić troszeczkę ten konflikt, podjudzić cię, a najlepsze jest to, że nawet nie weryfikowałeś tego na swoim, na jakichkolwiek shotach czy coś, od razu sprawdzałeś, odpowiedziałeś, że to nic, że to twoi widzowie mogli pisać jakieś bzdury na czacie, ale od razu cisnąłeś mi, że jestem nikim, że jestem psem, że robię po 300 wyświetleń na live'ach, że nikt o mnie nic nie wie i tak dalej.
okej, dla ciebie mogę być nikim, ale przynajmniej doszedłem tutaj sam i to wszystko, co jest na moim YouTubie, czy co, czy na Instagramie, sam to wszystko zrobiłem. Ty nic nie zrobiłeś sam. I to jest prawda, przyjacielu. Słuchajcie, kolejna bardzo ważna kwestia. Przez pierwsze momenty, tam przez pierwsze 2 tygodnie, 3 tygodnie, Take-Fan w ogóle na to nie reagował. Potem zobaczył jakiegoś shota i właśnie jak mówię, że jest chyba, że jest lizodupem Nitra. No i mordeczki, słuchajcie, odpowiedział. Natomiast nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że osoba publiczna jest w stanie przy tysiącach widzów powiedzieć takie słowa. I masę to ci najebie jak psa. Aha, czyli pierdoli, pluje się kurwa w internecie, a potem kurwa udaje sportowca i mówi, że może się bić tylko kurwa w jakiejś kategorii wagowej. Dobra, tak szczerze to już w tym momencie wiem, że nawet nie ma co dyskutować z tym człowiekiem. Oby ci kurwa stara zdechła na raka, tego ci życzę kurwa zjebie. Jesteś idiotą. Zrobię masę i chuj. O kurwa. Mordeczki, słuchajcie, jakby ja w emocjach mówiłem różne, bardzo wiele różnych rzeczy, aczkolwiek ja w przeciwieństwie do tego człowieka za swoje słowa potrafię przeprosić. Powiedzieć, że no stary, jeżeli masz coś do mnie, spoko, ale w momencie, gdy życzysz publicznie przy ogromnej ilości widzów śmierci na raka mojej matce, stary, powiem ci szczerze, to już, kurczę, ja nie wiem, czy stary, no nie wiem, czy to ze mną jest nie tak, czy ja się stałem taki łagodny, pogodny i tak dalej, ale dla mnie, słuchajcie, ten problem jest już tak abstrakcyjnie duży, że tacy ludzie nie powinni w ogóle istnieć na YouTubie. Tacy ludzie nie powinni być w ogóle... No masakra, słuchajcie, ja też się cisnę z dzieciakami na OME. Ja odpierdzielam dużo głupich rzeczy, słuchajcie, które są naprawdę mega głupie. No ultra. Ale w życiu nikomu, słuchajcie, nie życzyłem śmierci w żaden sposób, jakkolwiek by to nie było. Take-Fan natomiast nie potrafi ugryźć się w język i chyba dalej brnie w te słowa. Muszę odnieść się jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ Take-Fan na jednym z shotów zapraszał mnie oczywiście, żebym bił się z nim na gołe pięści, a mówił wcześniej, że nie jest zwolennikiem rozwiązywania problemów przemocą. Ja też nie jestem. Bicie się na gołe pięści dla mnie to już nie jest sport. Czaisz? To jest po prostu głupota. Jeżeli kiedykolwiek spotkalibyśmy się na takim sparingu, boję się, że uszkodziłbym twoją głowę na tyle, że po prostu w życiu nigdy nie mógłbyś już na przykład patrzeć na jedno oko i tak dalej. Boję się, że po prostu stary, coś by ci się stało. Nie wiem w ogóle, dla mnie to jest abstrakcyjne. Zostałem zaczepiony na gali Hype MMA. Szczerze to się tego spodziewałem, bo akurat ten uczestnik zaczepia mnie od 3 miesięcy w internecie, w sumie bez jakiejś żadnej przyczyny. Znaczy argumentuje to tym, że zostałem wybity, a on od 3 lat się wybić nie może. Nie wiem, jest to dla mnie trochę dziwna argumentacja, natomiast w porządku, jeżeli tak bardzo ci zależy na starciu, ja powiedziałem, nie będę z tobą się bił na żadnych galach, dlatego że już lepszą ofertę odrzuciłem. Ja nie jestem sportowcem, jestem streamerem, ćwiczę tylko i wyłącznie dla siebie i dla własnej przyjemności. Nie jestem też fanem rozwiązywania konfliktów przemocą, natomiast jeżeli tak bardzo ci zależy, ja ponowię swoją propozycję, zapraszam do Wrocławia, ewentualnie zaproś mnie do siebie, zmierzymy się w klatce, twierdzisz, że jest to konflikt personalny, więc po prostu nie patrz na wagę, tylko zachowaj się jak mężczyzna, gołe pięści, po twojej walce na hajpie, jeden na jednego w klatce. Czekam na twoją odpowiedź i mam nadzieję, że się zgodzisz. No i powiem wam szczerze, Take-Fan już wielokrotnie udowadniał na swoich live'ach, iż jest osobą tylko i wyłącznie pazerną na pieniądze. Jest osobą bardzo, ale to bardzo toksyczną. Jest osobą, która tak naprawdę obchodzi tylko jedno. On może niszczyć wszystkich, wyzywać wszystkich, ale on jest wielki, bo wybił się na swoim koledze. Słuchajcie, jest mi naprawdę przykro. Wiecie, co jest najgorsze? Że on nie zdaje sobie sprawy, że podobnie jak ja jest autorytetem
dla wielu ludzi. Ludzie cię oglądają, ludzie będą naśladować twoje zachowania i jeżeli ty mówisz takie słowa publicznie, to wyobraź sobie, co później taki widz, który jest na każdym twoim streamie, odpowie swojej mamie, gdy każe mu na przykład wyjść z domu i wynieść śmieci. Naprawdę, słuchajcie, Take Fun, powiem ci szczerze, stary, nie wiem, czy będziesz miał jaja wyjść kiedykolwiek ze mną do ringu, jesteś ode mnie większy, byłeś na sterydach, przynajmniej tak mówiłeś, jesteś osobą, która w sporcie też siedzi od bardzo, bardzo dawna, co widać po twojej sylwetce. Jeżeli masz jaja życzyć mojej mamie śmierci na raka, to będziesz miał jaja również wyjść do tej klatki. Mam nadzieję, naprawdę cichą, że kiedyś się w niej spotkamy. Zdaję sobie sprawę, że zależy ci tylko i wyłącznie na pieniądzach, bo to jest dla ciebie najważniejsza wartość w życiu. A jeżeli już miałbym iść na Fame MMA, to wolałbym pójść z osobą, która jest bardziej popularna, bo dzięki temu więcej mi zapłacą. To jest oczywiste. Ja nie chcę marnować, nie wiem, 7 godzin życia w tygodniu, nie mieć siły na inne rzeczy, które robię, na streamowanie, żeby się przygotowywać do walki, tak? No nie jest mi to na rękę, więc wolę już wyjść z kimś, za kogo mi dobrze zapłacą. Zresztą miałem taką propozycję, bo miałem się bić z Pączkiem. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie były rozmowy, żebym bił się z Pączkiem. Natomiast finalnie nie podpisałem umowy, dlatego że nie była dla mnie wystarczająco zadowalająca. Ale powiem ci szczerze, stary, pieniądze kiedyś się skończą. Tobie na pewno troszeczkę później niż mnie, bo zarabiasz w miesiąc tyle, co ja w 2 lata. Ale powiem ci szczerze, sława też ma swoje 5 minut. No i powiem ci szczerze, że dla mnie, stary, jesteś taką swego rodzaju motywacją. Ja, stary, idę na trening, bo wiem, że kiedyś przyjdzie dzień, w którym będziesz miał okazję publicznie odpowiedzieć za swoje słowa. Publicznie, czy to w oktagonie Fame MMA, czy w jakimkolwiek innej arenie. Tak czy inaczej, publicznie chciałbym, żeby po prostu wszyscy ludzie zobaczyli, że postawiłem na swoim i chciałbym, żeby na 9 minut zamknęli nas w tym oktagonie i żebyś, nieważne, czy to ja wygram, czy ty, chcę po prostu, żebyś odpowiedział za te słowa. Na ciebie też przyjdzie pora, Take Fun, i to będzie dzień, w którym staniemy w tym ringu i mam nadzieję, że będziesz lepiej przygotowany ode mnie, bo ja zrobię wszystko, żebyś wtedy odpowiedział za twoje słowa. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że Rafał, ja twoim rodzicom życzę naprawdę jak najlepiej. Życzę też jak najlepiej twoim widzom, ale życzę im również, żeby po prostu przejrzeli na oczy i zobaczyli, kto siedzi po tej drugiej stronie monitora. Czy ta wykreowana postać, którą jest Take Fun, to tak naprawdę też ty, ten toksyczny, przesiąknięty całym tym syfem Take Fun, to nie jest ta osoba, którą jesteś też na co dzień, Rafale. Nie wiem, tak czy inaczej, trzymaj się, życzę wszystkiego dobrego. No i Take Fun, podejmij rękawice.